Bartosz Zmarzlik, 2x FIM Speedway World Champion. You are watching Talking Beard. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas pierwszego zwycięstwa, zdobycia tytułu Mistrza Świata? Na pewno to emocje, które trudno opowiedzieć, bo tak na dobrą sprawę, jadąc o to, co się marzy, o czym się marzy od dziecka, jest niesamowitym przeżyciem i jest to naprawdę po prostu świetny czas i przez pewien czas czujesz się po prostu takim człowiekiem spełnionym, który dodaje Ci skrzydeł też i motywację do jeszcze większej, cięższej pracy. I też nie inaczej było jak właśnie przed rokiem, gdzie przyszedł znowu październik i znowu decydujące starcie. I gdy znowu byłem w tabeli na samej górze i to było takie kolejne marzenie, żeby nic nie zepsuć, a zrobić swoje i po prostu dopieczętować swój drugi sukces, swoje drugie marzenie. Niezwykle kolejne trudne dni były ze mną przed tymi ostatnimi zawodami. Naprawdę to było to wszystko trochę takie szalone, że tak powiem. Od samego wstania, robienia śniadania, człowiek uważał po prostu na siebie, cokolwiek robiąc, był taki bardzo wycofany, wyciszony, żeby być jak najlepiej przygotowanym do ostatniego dnia. Jest to naprawdę, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żeby taki stres był na dzień codzienny i żeby codziennie takie coś przeżywać, bo chyba by długo człowiek nie udźwignął takiego ciężaru naprawdę. Czy była jakakolwiek różnica w kontekście właśnie emocji przy zdobywaniu drugiego tytułu? W sensie zdobywasz i czujesz okej, okay, to samo, czy okej, okay, to zupełnie inna historia? To raz, że to zupełnie inna historia. Dwa, przed turniejem se cały czas tłumaczyłem, że ja nic nie muszę, a mogę i to mi tak wiele dawało, że troszeczkę spokojniej podchodziłem do tego, aczkolwiek oczywiście wiedziałem, o co jadę i nie mogłem popełniać jak najmniejszych błędów i emocje, stres i to wszystko, jak myślę, że toczka w toczkę, bardzo duże. Trudne dni kolejne, aczkolwiek no naprawdę uczucie, do którego nie zabierze mi nikt to raz tych dwóch tytułów, a dwa, że uczucie takie nie do opisania i na pewno je będę pamiętał do końca życia. No co znaczy dla Ciebie bycie w trójce tak naprawdę czołowych rajderów w historii SGP? Myślę, że nawet jadąc o drugi tytuł, nawet nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, szczerze mówiąc. Nie patrzyłem na takie jakieś statystyki, że mogę się znaleźć w tak wybitnym gronie, że moje nazwisko się zapisze wśród takich też gwiazd żużlowych. Jest to świetne uczucie i dalej dążę do kolejnych swoich marzeń i celów, żeby po prostu jako człowiek i sportowiec być po prostu szczęśliwym, bo o to chyba w życiu chodzi. Twoja rodzina świętowała zaraz po tych zwycięstwach razem z Tobą. Przypuszczam, że rodzina jest ważna dla Ciebie, szczególnie w kontekście ostatnich bardzo ważnych wydarzeń rodzinnych. Myślę, że rodzina w każdej kategorii życia to jest fundament. Gdy jest wszystko tam dobrze poukładane, to i też lepiej nam się funkcjonuje w dniu codziennym. Wiem, że rodzinie, najbliższym bratu, mamie, tacie, Sandrze mojej, wiem, że mogę powiedzieć wszystko i zawsze wspólnie dojdziemy do jakiegoś celu, czy też rozwiązania z różnych sytuacji. Rodzina przyczyniła się do tego, że osiągnąłeś tak olbrzymi sukces? Zdecydowanie tak. Myślę, że to są kluczowe osoby, które od dziecka mnie prowadziły. To raz, dwa. Teraz pomagają bardzo dużo, pielęgnują to wszystko. Oni doskonale mnie znają i wiedzą, co potrzebuję, co nie potrzebuję, co lubię, czego nie lubię i po prostu to są naprawdę nieraz takie proste rzeczy, które ułatwiają życie w sporcie, życiu codziennym. Mówię, że ta rodzina się powiększyła, jak Ci jest z rolą taty. W ogóle gratulacje. Dziękuję bardzo, również tak. Dołączył do nas Antek Zmarzlik. No wielka radość w rodzinie, co mogę powiedzieć. Nawet wczoraj, gdy jechałem zawody, moja narzeczona mi wysłała takie zdjęcie, jak mały już pokazuje tak i ja się śmiałem, że mi pokazuje, jak mam trzymać gaz i że będzie też tak, więc wszystko się idealnie to złożyło i myślę, że to
Też taka kolejna motywacja, żebym nie mogła pokazywać siary przed synem. No. A jak znajdziesz czas na bycie tatą, jeżdżenie na torze, treningi, dużo tego? Zdecydowanie jest to trudne, aczkolwiek przy dobrej organizacji dnia wszystko idzie pogodzić. Po prostu trzeba wszystko poukładać i bardzo lubię działać tak jakby takimi trochę schematami. Troszkę mi czasem to przeszkadza, a czasem wiem, że mi pomaga, że na wszystko idzie znaleźć czas, tylko trzeba chcieć przede wszystkim i po prostu być w jakichś tam rzeczach bardzo systematyczny i na wszystko się znajdzie pora. Jakbyś miał opisać, jak wygląda teraz taki dzień Bartka Zmarzlika? Wstajesz i jak wygląda dzień, w którym łączysz i treningi, i obowiązki domowe? No zależy, czy to też jest dzień startowy, czy treningowy, czy wyjazdowy, czy też niewyjazdowy. Wiele rzeczy się na to składa, aczkolwiek tak jak mówię, no jak jest tylko chwila, a wiem, że mam wszystko dookoła zrobione, a staram się, żeby za dnia wszystko zrobić, ten czas, tego czasu rodzinnego, prywatnego chcę poświęcać im jak najwięcej. I teraz wiadomo, jest początek sezonu i trochę to się zacieśnia wszystko, bo trzeba wszystko ogarnąć dookoła, żeby być w 100% gotowym do startów ligowych dla Stali Gorzów, czy też potem w Mistrzostwach Świata w Grand Prix. Co z jakimś relaksem, odpoczynkiem? Co Cię uspokaja, relaksuje, pozwala się wyciszyć? No na pewno czas spędzany w domu to raz, czas spędzany na treningach, na rowerze, na siłowni. I jak kolejny raz powtórzę, jak dobrze wszystko poukładam, na wszystko znajdę czas i to są kolejne elementy, które ze mną funkcjonują w życiu codziennym i tak lubię też po prostu robić. A masz jakieś takie pasje kompletnie niepasujące do twardego, silnego sportowca, nie wiem, wędkujesz, rysujesz, malujesz, uprawiasz ogródek? Jak jest czas, tylko przyznaję się szczerze, że już tam nieraz wiele razy pisano, że tam ja, jak czytałem nieraz sam o sobie, to ja wynikało z tego, że chyba codziennie chodzę na rybę, a wcale tak nie jest, że po prostu jak jest naprawdę dużo czasu i mam ochotę, jest pogoda i wszystko sprzyja, to pójdę na te ryby, ale przyznaję się dzisiaj bez bicia, bardzo dawno temu nie byłem, bo jest teraz mały, to raz. Wcześniej był rower, siłownia, przygotowania do najważniejszych zawodów i tego czasu zdecydowanie brakuje, aczkolwiek, no tak jak mówię, lubię spędzać też aktywnie czas, czy pójść na rower, czy pobiegać w lesie. Bardzo lubię te chwile spędzać też tak jakby z naturą i zupełnie sam, bo to tak człowieka trochę wycisza. To pokaż rękoma, jaką największą rybę złapałeś. Żartuję, no. Szczupaka jakiegoś tam złapałem, ale szału też nie było. Okej, okay, jak byś określił swój styl jeżdżenia? Jakbyś miał komuś opowiedzieć, jeżdżę, jak? W lewo, staram się jak najlepiej jechać. Sam nieraz bym chciał więcej siebie poglądać, tak jakby z boku, co mógłbym poprawić jeszcze w swojej technice, żeby fajnie wyglądało i widowiskowo to dla kibiców. Staram się robić i czasem wymyślam jakieś tam rzeczy, które wyglądają lepiej, gorzej. Ale myślę, że co roku staje się innym zawodnikiem i inaczej to wygląda na to, że miejmy nadzieję, że w dobrym kierunku. Jaka relacja Was łączy? Ja myślę, że z moim bratem mam wzorowe relacje. Naprawdę dogadujemy się jak przyjaciele, jak bracia. Nie wiem, jak można bardziej to nazwać, te nasze relacje, żeby to było dosłownie. Na pewno te relacje są mega poprawne i jest dla mnie też ogromnym wsparciem. Wiem, że dla brata też nie ma rzeczy niemożliwych i że jak trzeba coś załatwić, to po prostu mój brat stanie na rzęsach i pomoże w każdej mi kwestii i wiem, że o każdej porze dnia i nocy mogę do niego zadzwonić z każdym tematem i również ja mu to też oddaję, że jakby miał taką potrzebę, to służę zawsze mu pomocy, bo to jest po prostu mój brat i my myślę, że za sobą to razem w ogień. Cześć, z tej strony Bartek Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata w jeździe na żużlu w cyklu Speedway Grand Prix.